Tragedia jak na razie. Jedziemy eksplorować dalszą część wybrzeża. Historia naszego DPF-u ciągnie się dalej. Mamy taką wichurę, że mam problem z otworzeniem drzwi. Jakie jest prawo? Jeżeli nie ma znaku zakazu zostania na noc, cena w ogóle jakaś z kosmosu, słuchajcie. Nigdy się tu nie prześpimy, no bo ja nie będę płacił. Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Na razie jestem sam, ale to niedługo się zmieni. Właśnie jadę do Moniki, żeby się z nią zobaczyć. Nie widzieliśmy się 2 tygodnie. Mam nadzieję, że dojadę. No bo wiatrzysko tak wieje, że po prostu wozi mnie po całej ulicy. I to były chyba dla mnie najdłuższe 2 tygodnie, ponieważ spędziliśmy razem 6 miesięcy na tej małej przestrzeni i się nie mogę doczekać, aż się z nią zobaczę. Jestem niedaleko miejscowości Brightport, zatrzymałem się tutaj na chwilę, żeby coś sobie przygotować do jedzenia i będę pędził dalej. Historia naszego DPF-u ciągnie się dalej. Właśnie wyskoczyła mi z powrotem kontrolka i będę musiał jechać do mechanika. Chciałbym wam bardzo podziękować za komentarze i słowa wsparcia pod ostatnim filmem. Dużo osób doradzało mi, co mam zrobić z autem, dużo osób mi podpowiedziało, co to mogła być za przyczyna, także z całego serca wszystkim bardzo dziękuję. A te słowa wsparcia, które od was popłynęły pod ostatnim filmem, dodały nam takiego powera, mimo że nie jesteśmy razem, w sensie, że nie mieszkamy jak na razie razem, no mamy siłę, żeby jakoś to przezwyciężyć i na pewno jakieś filmy będziemy nagrywać. A propos kontrolki, no właśnie teraz podjeżdżałem pod górkę, no i wyskoczył mi znowu błąd silnika. Na pewno skorzystam z jednej z pomocy, którą mi oferowaliście w komentarzach. Nie wiem jeszcze z której, bo dokładnie jeszcze nie wiem, gdzie kto mieszka i muszę to wszystko ogarnąć w tym tygodniu. I prawdopodobnie na następny weekend umówię się na wizytę u mechanika, żeby coś z tym zrobić, no bo nie możemy tak jeździć, bo w każdym momencie auto może stanąć i będzie problem. A propos pogody, tu mamy taką wichurę, że mam problem z otworzeniem drzwi. Naprawdę. Zobaczcie, co się dzieje. O matko, normalnie. Lato w Anglii, super po prostu. No, nic, tylko tutaj przyjeżdżać na urlop. Nie no, żartuję. Jest ok, ale akurat taka anomalia pogodowa się trafiła w tym tygodniu. Kontrolka nie zgasła. Jadę dalej na spotkanie z Moniką. Reszta jest nieważna. Zajmę się tym w następnym tygodniu. Cześć, witamy was już razem. W końcu, po 2 tygodniach. Wreszcie jesteśmy razem i cóż, no van life'ujemy w Anglii, ale tak powoli stwierdzamy, że takiego wolnego van life'u w Anglii już niestety nie ma. Znaczy, zobaczymy. Wszystko się okaże w dzisiejszym odcinku, czy ten van life istnieje w Anglii jeszcze, czy nie. Czy za wszystko trzeba bulić po prostu. Wczoraj szukaliśmy miejscówki, no i słuchajcie, było bardzo trudno znaleźć coś na wybrzeżu. Szukałem miejscówki na dzisiejszy wieczór. Jesteśmy na parkingu Brownstone, tutaj na tych wzgórzach niedaleko Peyton. 2 funty jest donation, czyli taka dobrowolna opłata, ale niestety jest znak. No overnight parking. Nie ma spania na dziku, siara. Bo ogólnie miejsce jest po prostu super. Fajnie by tu było zostać, ale nic, jedziemy dalej. Znaleźliśmy parking niedaleko poprzedniego. Nie ma żadnego zakazu postoju na noc. Tam jest tylko donacja 2 funty, czyli dobrowolna wpłata 2 funty. Tam do skrzyneczki można wrzucić, jak na tym poprzednim.
Stoją tu dwa kampery, tylko że na aplikacji Park4Night jest komentarz, że przyjeżdża ranger i przegania tutaj wszystkich. I teraz powiedzcie mi, jakie jest prawo? Jeżeli nie ma znaku zakazu zostania na noc, czy ranger jak przyjedzie ma prawo mi powiedzieć, że mam jechać? No ja dzisiaj nie będę ryzykował, ale następnym razem jak tu przyjadę, to specjalnie tu stanę i zobaczę, co się będzie działo. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Parking nazywa się Berry Head. Mieści się nad miasteczkiem Brixham. Brixham jest nad samym morzem, więc zobaczmy, co tutaj się dzieje. Czy tu będziemy mogli spędzić noc? Nie wierzę. Wy pewnie też nie wierzycie. 40 funtów kosztuje tutaj nocka. Cena w ogóle jakaś z kosmosu, słuchajcie. 40 funtów za nockę. Widzieliście te ceny tam za godzinę, za 3 godziny, za 5 godzin. To jest w ogóle jakiś absurd. Jeszcze niby toaleta jest, ale jest zamknięta oczywiście, nie? Koszmar, po prostu koszmar. Miejsce jest naprawdę piękne, ponieważ tam prowadzi szlak prosto na klify. Jest szlak wzdłuż klifów nad morzem. Widoki przecudowne, no ale niestety nie prześpimy się tutaj dzisiaj. I pewnie nigdy się tu nie prześpimy, no bo ja nie będę płacił 40 funtów za noc. Jedziemy dalej. Już jestem po prostu zdesperowany. Stanę byle gdzie. Tragedia jak na razie. Jedziemy eksplorować dalszą część wybrzeża. Jesteśmy za Peyton. No i noc spędziliśmy w takim mało epickim miejscu. Tak. Właśnie z tego względu, że nie chcieliśmy już tracić czasu. No i cóż, no nie było takiego śniadania z pięknym widokiem. Stoimy na takiej industrialce. A oto i nasza miejscóweczka. Riviera Angielska. A my stoimy na industrialce w Peyton. Nie ma zakazu no overnight parking, zakaz zostawania na noc, jak również nie ma jakichś tabliczek tutaj, jak widzicie na magazynie, private area, czyli prywatna przestrzeń, zakaz parkowania, nie ma tutaj nic takiego, także pozwoliliśmy sobie tu stanąć. W ramach takich udogodnień mamy tam takie ławeczki drewniane, można rozkoszować się tym słoneczkiem, którego jak na razie, jak widzicie, jest jak na lekarstwo. Cała noc była cicha i spokojna. Jedyną rzecz, którą zrobiłem przed zaparkowaniem tutaj, to sprawdziłem na internecie, od której do której ta firma pracuje i w jakich dniach tygodnia. Okazało się, że sobota, niedziela, chłopaki mają wolne, więc stoimy na wybrzeżu angielskim. Jedziemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja w dalszej części, że tak powiem, tego wybrzeża. Monika gotowa? Och, jak ja się za tobą stęskniłem. Dobra, jedziemy. Znaleźliśmy parking, nie uwierzycie, jest nawet darmowy. Droga nie była łatwa, ale mamy nadzieję, że było warto. Są piękne widoki. No jest tutaj taka dobrowolna opłata, co łaska, nie mniej niż 2 funty. No, także idziemy na szlak i zobaczymy, co tutaj jest w okolicy. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że nie ma tabliczki, że nie można zostawać na noc. Ale jest brama. Jest brama. Nie wiemy, czy ją zamykają. Nie ma kłódek, ale... Może kiedyś przetestujemy, ale dzisiaj na pewno nie. W miejscu, w którym teraz jest parking, podczas II wojny światowej stał nadajnik. Umożliwiał on kontakt z żołnierzami w Europie i z marynarką wojenną Anglii. I tak sobie teraz myślę, że chłopaki tutaj mieli niezłą fuchę stacjonując w tym obozie, bo widoki, szlaki naprawdę są przepiękne. Miejsce to dokładnie znajduje się między miejscowością Peyton i Dartmouth. Dartmouth, mam nadzieję, kiedyś wam pokażemy, bo podobno jest przepiękną miejscowością podzieloną przez rzekę
na dwie części. No ale nie będę wyprzedzał faktów, bo kiedyś was tam zabierzemy. Jest tam przepięknie. Tą ścieżką w dół można zejść do takiej małej, dzikiej plaży. Wybrzeże jest po prostu przecudne. No, wciąż wygląda dziko i takie jest trudno dostępne, dlatego pewnie ciężko tutaj było dojechać. No i nie ma miejsca przy samej linii brzegowej. No dokładnie. Szkoda, że te miejsca takie są trudno dostępne. A może z jednej strony to i dobrze. Bo cały czas są takie dzikie, wiecie, naturalne. Wciąż warto tutaj przyjechać, mimo że no, są trudności w tym parkowaniu, szczególnie takim długim vanem. No, ale jak widać jest po prostu cudownie. Na plażę nie idziemy, bo mimo że się ociepliło, no to nie jest to taka typowa pogoda do plażowania, więc odpuszczamy sobie dzisiaj. Tak, jeszcze ja mam do was prośbę. Osoby, które mieszkają w Anglii, podróżują vanami, dajcie znać w komentarzach, jak to u was wygląda. Jak wyglądają miejsca, może ktoś był na Cornwalli, na przykład na południu Anglii, w Walii. Bo my rok temu podróżowaliśmy, to nie było tyle zakazów. Było troszkę ich mniej, a teraz widzimy, że są świeże znaki po prostu, że nie można zostawać na noc. I dużo się pojawiło znaków, które mówią, że trzeba płacić za każdą godzinę postoju. Co jest dla mnie trochę, no nie fair, no, no ale cóż, nie my o tym decydujemy. No dobra, to teraz mamy darmową godzinę postoju. Tak, koniec diety, widokiem. Paweł. Trzeba uczcić nasze spotkanie. Mam słodkie bułeczki. No nie, no już mi tak dobrze szło. 2 tygodnie bez cukru. 3. Możesz nie jeść. Jem. Co robisz? Odpoczywam. Powrót był bardzo męczący. Cały czas pod górkę. Ale co musimy zrobić? Obiad. Ale mi się nie chce. Może ty zrobisz? Mówisz i masz. Zabieram się za gotowanie. Dzisiaj w Pawła kuchni zagości indyk. W specjalnym sosie. Specjalnie dla ciebie. No to zaczynamy gotowanie. Ja już sobie tutaj przygotowałem produkty. Mamy indyka, mamy cukinię, mamy czosnek, mamy sos chili, mamy jeszcze przyprawy marokańskie tutaj. Także no mam nadzieję, że wyjdzie smakowe. I nie wiem, czy mi Monika w końcu pomoże, czy nie, czy wszystko będę musiał sam robić. Pomogę ci, pomogę. Wiedziałem. Dobra. Siekamy cukinię, tak, podsmażamy indyka, ryż już mamy naszykowany, w sumie zjemy to wszystko z ryżem. Do dzieła. Ciao. Takie rozstania wychodzą na dobre, bo później nie ma, że no to ty zrób, tylko raczej no dobra, to ja zrobię to, dobra, to ja zrobię. Na pół czy na ćwiartki? Tak, na pół chyba wystarczy. A to twoje danie zresztą, to rób krój jak chcesz. No nie wiem, jakoś tak. No jakoś nie mogę na połówkę tego przedzielić. Zawsze mi jedna wychodzi mała, druga taka duża. Zobaczcie, to są Pawła połówki. O. Na jednej desce nawet się nauczyliśmy kroić po tym rozstaniu. To jest współpraca. Myślicie, że w całej Europie będzie coraz więcej takich zakazów albo parkingów, za które będzie trzeba słono płacić, żeby zostać na noc? Jak wam się wydaje, w którą to stronę pójdzie? Bo mi się wydaje, że czarne chmury się zbierają nad takim życiem w vanie, ponieważ dla systemu jesteśmy nieekonomiczni. No tak, mniej pracujemy, mniej podatków. Staramy się... Mniej podatków. Mniej oszczędzać, znaczy staramy się dużo oszczędzać. Nie żyć konsumpcyjnie, nie konsumować tak dużo. Nie brać kredytów, nie kupować zbędnych rzeczy, także no tak, tacy jesteśmy troszkę
Niezbyt. No ale... Niezbyt opłacalnie. Nie. Ale my to będziemy robić, dopóki... się da. Dopóki się da, bo wciągnęło nas to bez reszty. Jeszcze jest wiele miejsc, gdzie się da. Tak. I w jedno z takich miejsc was zabierzemy. Już niedługo. Już niedługo. Już o tym myślimy. Już powolutku coś tam zaczynamy działać w tym kierunku. Ale wszystkiego się dowiecie w swoim czasie. Paweł, nie machaj tak nożem, bo może się to źle skończyć. Bo mi utniesz rękę. I będzie jedna ręka mniej do pracy. No nie, to jest duża strata. Muszę wam coś pokazać, bo przydarzyła mi się przygoda. Ostatnio chciałem przeczyścić dyszę. Tu znajduje się śrubka. Jak ją wykręciłem, to się okazało, że ona się ukręciła. Tak to wygląda. Część śrubeczki jest właśnie tu. O, niestety nie mogę teraz tego naprawić i żeby nam palnik nie podskakiwał do góry, to między tą kratkę a palnik musimy dawać ściereczkę. Trudno, takie rozwiązanie znalazłem. No co, z czego się śmieję? Inżynier Paweł. Trzeba sobie jakoś radzić przecież, nie? Dobra, ściereczka dobra na wszystko. Teraz poskładaj ten palnik, bo tu rozłożyłeś kuchenkę na części pierwsze i jak mamy tu smażyć? Dajemy przyprawę Epic de Poison z Maroka jeszcze. Tu papryka. Troszkę kuminku. A jeszcze dodam kilka kropli sosu sriracha. Jest to taki ostry sos z papryczki chili. Dużo, bo ja lubię na ostro. Okej. Okay. No, to może nie jest kilka kropli, ale... Chcesz na ostro, będzie na ostro. No i oczywiście sos pomidorowy. Do mojego dania musi być. No to mamy ryżu chyba na cały tydzień. Przyda się do pracy teraz, nie? Mówiłam, że tam ten kubek to kiepska miarka. Wydawało mi się, że jest mało. Okej. Wygląda bardzo fajnie i smacznie, ale zobaczymy, jak to naprawdę smakuje. Jak to wyszło, Monia? Bardzo dobre. Nie ma to jak marokańskie przyprawy. Kupione. Przepyszne. W Agadirze na największym suku w Afryce Północnej. Kryty suk. Jak ktoś nie widział, to tu się pojawi film. Jak targowaliśmy się Marokańczykami. W sumie miejscówka całkiem spoko, nie? Cicho, spokojnie, mało ludzi tu przyjeżdża. Bardzo mało. Na szlaku też parę osób spotkaliśmy, także no super przyjemnie. Piękne widoki. No pogoda też w miarę nam dopisała. Wprawdzie to nie są takie jakieś fale upałów. Niestety Anglię fale upałów omijają. No, ale może iść dobrze. Męczyć się. Ale pogoda jest przyzwoita. Także no cóż, nie będziemy gadać więcej z pełną buzią. Będziemy już kończyć tego vloga. Dzięki, że byliście z nami. Zostawcie łapkę w górze na pocieszenie tej naszej rozłąki, bo my będziemy się żegnać ze sobą też. Tak. Zostawcie jakiś komentarz. No i co? Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. A, i jeszcze zapomniałam o subskrypcji. 60% ludzi, którzy oglądają nasz kanał, nie subskrybuje go. No weźcie to, zmieńcie. No, dajcie to suba. Dzięki, trzymajcie się. Hej. Hejka.